moje zainteresowania związane z filmem są po trosze przypadkiem, dziełem przypadku, a po trosze dziełem wyboru. Ja oczywiście, jak każde dziecko, marzyłam o różnych zawodach i różnych profesjach, czasami zupełnie szalonych. Tam był i strażak, to większość dzieci, nie tylko chłopców, o tym marzy, ale był także dyrektor zoo albo właścicielka stadniny koni, ponieważ bardzo lubię przyrodę. Oprócz kultury też zgłębiam tajniki świata przyrody. Ponieważ bardzo lubiłam malować od dziecka, postanowiłam jednak zostać malarką i zdawałam na Akademię Sztuk Pięknych. To były czasy, kiedy nie było się tak łatwo dostać na ASP. Było mniej więcej 5 miejsc, 3 do 5 miejsc na malarstwo, w zależności od tego, w jakim ośrodku. A tych Akademii Sztuk Pięknych też nie było wiele w Polsce. Oczywiście się nie dostałam, bo żeby się dostać w tamtych czasach, to były potrzebne przede wszystkim plecy, nie talent. A więc w tym samym roku zdawałam także na kulturoznawstwo. To była nowa dziedzina, nowy kierunek studiów, który pojawił się w Polsce, też bardzo oblegany. Udało mi się ku mojemu zdumieniu dostać na pierwszy rok studiów, ale myślałam, że to będzie taka przeczekalnia, że po roku znowu będę zdawała na malarstwo. Z tym, że studia na tyle mnie zafascynowały, że już je świadomie wybrałam i po roku studiów stwierdziłam, nie, już ja nigdzie nie zdaję, będę kulturoznawcą, będę kulturoznawczynią. Natomiast specjalność filmoznawcza wynikała po prostu z mojego zainteresowania obrazem, opowiadaniem za pomocą obrazu, narracją obrazem. I w ten sposób film stał się dziedziną bardzo mi bliską, taką, którą z niezmiennym zafascynowaniem od dobrych paru już lat zgłębiam. Dyscyplina naukowa, którą uprawiam, to są nauki o kulturze i religii. Natomiast w ramach tej dyscypliny, oczywiście węższą specjalnością jest kulturoznawstwo i tu szczególną specjalnością jest filmoznawstwo. Zajmuję się filmem, szczególnie filmem współczesnym. To jest film polski, film hiszpański, film latynoski. Z kolei tematy, które mnie szczególnie interesują, to jest na przykład sfera emocji w kinie. Zajmowałam się twórczością Pedro Almodovara, to była moja praca habilitacyjna i tam zgłębiałam właśnie ten emocjonalny aspekt filmów Almodovara. On mi się wydaje szalenie ciekawy, dlatego że tutaj badamy nie tylko emocje bohaterów czy emocje widzów, którzy oglądają filmy, ale co jest szczególnie fascynujące dla filmoznawcy, to sposób wykorzystania języka filmowego po to, żeby budzić określone emocje u widzów. Bardzo precyzyjnie może film prowadzić nasze emocje i specy od tego doskonale wiedzą, jak nas wzruszyć, jak nas rozbawić, jak nas rozzłościć, jak nas przestraszyć. Te wszystkie emocje są związane ze sztuką filmową, z odbiorem filmu. O tym pisał między innymi Ed Tan, nazywając film machiną emocji. I rzeczywiście jest to machina budząca emocje. Kolejny zakres moich zainteresowań, kolejna tematyka, obszar tematyczny to jest sfera wartości w kinie. I tu aksjologiczne postawy i wybory bohaterów oraz to, jak to się przekłada także na widzów filmowych. Czy film może kształtować określone postawy aksjologiczne w odbiorcach? To jest też szczególnie ciekawe i interesujące pytanie, zwłaszcza w odniesieniu do młodych odbiorców. I trzecia sfera zainteresowań związana jest ze sferą sakrum w kinie i przenikaniem się sfery sakrum i profanum, a także z kinem kontemplacyjnym. To jest kino najnowsze, kino artystyczne, dosyć elitarne, ale szalenie ciekawe, szalenie interesujące. Tutaj w ramach tych zainteresowań powstała moja ostatnia książka dotycząca kina Carlosa Reygadasa, meksykańskiego reżysera, troszkę mniej znanego w Polsce, ale bardzo interesującego.
Staram się także upowszechniać filmoznawstwo i wiedzę o filmie, moje badania związane z filmem. A niejednokrotnie miałam wystąpienia dla młodzieży szkół średnich i podstawowych związane z różnymi obszarami sztuki filmowej, ale także brałam udział w różnorodnych festiwalach, tu znowu przede wszystkim festiwale dziecięce, chociaż na przykład festiwal Żubrowka, także w jednej z edycji występowałam jako jurorka. Nagrywałam także sporo audycji radiowych i telewizyjnych mediów lokalnych. Także obecnie prowadzę cykl audycji poświęconych, zatytułowanych Człowiek i świat w filmie. Audycję współprowadzę z Adamem Radziszewskim i te audycje są w cyklu miesięcznym w lokalnym Radio I.